Witamy serdecznie wszystkich obecnych na debacie. Młodzi aktywni, co zrobić, aby młodzi ludzie brali udział w wyborach i życiu społecznym. Organizatorem projektu jest Kancelaria Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Miło nam gościć zaproszonych. Asystenci eurodeputowanego naszego regionu Arkadiusza Bartkowskiego, Agnieszka Mikuła. Panią dyrektor Agatę Baszak, przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta, Żanetę Humaną, uczniów reprezentujących społeczność pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zamościu, klas pierwszych. Otwieram debatę społeczności uczniowskiej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zamościu. Zasady debaty. Proszę podzielić się na grupy sześcioosobowe. Będzie około 7 grup. I zapraszamy gości do udziału w debacie. Proszę o wyłonienie liderów w grupach. Grupa trzecia. Głosowanie listem pocztowym i mailem przez SMS. Grupa czwarta. Lekcje, debaty, kampanie medialne. Argumenty, które są z przymusu prawnego, to po pierwsze frekwencja wyborcza znacznie wzrośnie, gdyż będzie wynosiła prawdopodobnie około 90%. Ludzie będą bardziej uświadomieni, wzrośnie świadomość społeczna. Będą zdawać sobie sprawę z tego, że ich głos jest istotny, ponieważ będzie to zapisane w prawie. Możliwa byłaby też opcja nie głosowania na żadnego z kandydatów poprzez zaznaczenie opcji po prostu wstrzymanie się od głosu. Temat postulatu brzmi obowiązek konstytucyjny chodzenia na wybory. No więc kto jest za? Postulat, na którym pracowali, to lekcje, debaty, kampanie medialne. Proszę. Pierwszy pomysł. Chodzi o serię spotów telewizyjnych i radiowych, w których zawarta będzie informacja o tym, że żyjemy w kraju wolnym, nie ma rządów totalitarnych, wybory nie są fałszowane i powinniśmy z tego przywileju korzystać i udać się na wybory. Mamy po prostu taką możliwość, prawda? Władza za nas nie decyduje. Kolejnym pomysłem. Ta organizacja debat, lekcji społecznych, które mają zachęcić do czynnego, jak również i do biernego udziału w wyborach. Dlaczego biernego? Jeżeli zachęcimy któregoś z nas do kandydowania, czy do Sejmu, Senatu, wiadomo, że każdego z nas poprze rodzina i znajomi, a przez to jeszcze bardziej zwiększymy liczbę głosów. Również te debaty, lekcje społeczne mają na celu uświadomienie, czy należy głosować na kandydatów tutaj z naszych terenów, którzy poprzez swój mandat poselski czy senatorski mogą wnieść skutek do naszej rodzinnej społeczności, że tak powiem, dla tej swojej małej ojczyzny. Jeżeli chodzi o przeciwny argument organizacji debat, mogą przynieść zupełnie odwrotny skutek, prawda? Że jeszcze bardziej zniechęcimy wszystkich, że nie pójdą po prostu na wybory. Zdenerwujemy, tam nie pójdą. Dobry, cześć. Dobra. My
będziemy wielkie, to nie wiem, czy tam dobrze wymyśliłyśmy wszystko, ale mam nasz postulat, brzmi nagradzanie osób biorących udział w wyborach. I teraz przedstawimy argumenty za. I to jest tak, drobne upominki. No wiadomo, że każdego zachęcają do udziału w tych wyborach. No trochę materialistami widocznie jesteśmy, no ale tak jest już z nami, prawda? Tak nam się wydaje przynajmniej. Dobra, no i to nas wszystko zachęca do udziału w wyborach. Okej? No i jeżeli nas to zachęca, jeżeli widzimy, że aha, tam na nas coś czeka, jakiś tam prezent, nie? No to wiadomo, że się zwiększy ten, frekwencja wyborów. Dobra? I teraz chciałybyśmy jeszcze przedstawić przeciw. Ich jest troszeczkę, naszym zdaniem, więcej. Wy później też możecie tam zagłosować, to jak tam chcecie. No, ale w każdym bądź razie, czyli tak. Aha, jest to nasz taki obowiązek tak naprawdę, prawda? No bo tak. Żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie, powinniśmy korzystać z tego przywileju i właśnie dlatego nie powinniśmy być nastawieni na nagrodę, nie? Ale to nie jest nasz obowiązek. No jak nie jest obowiązek? No, ale jest przywilej, prawda? No bo jeżeli żyjemy w wolnym kraju, to dlaczego nie mamy z tego korzystać, prawda? Dobra. Aha, przez te nagrody jest też możliwość obciążenia tak naprawdę, dodatkowego obciążenia budżetu państwa, prawda? Czyli to też jest na minus. Aha, no tak, bo jeżeli mamy tutaj gdzieś w tle jest nagroda, aha, no to sobie idę do wyboru, tego wyboru całego, prawda, wyborczego. No, ale nie obchodzi mnie tak naprawdę to, czy kto tam jest w ogóle na tej liście, czy taki pan z tej partii, czy taki z innej partii. No tak naprawdę, no najważniejsza jest ta nagroda i co, idę do lokalu, tik tutaj, tik tam. No i tak naprawdę nie obchodzi nas, co dalej będzie się działo. No, no to jest chyba na tyle. Dziękuję bardzo. Więc młodzi ludzie, którzy decydują się brać udział w wyborach, a może też w tym samym swoim koledze, czy rówieśnikiem, starszych lub młodszych, nawet jeśli pomagają przy realizacji kampanii, przy realizowaniu ich pomysłów, sami dowiadują się więcej o życiu politycznym i o samej polityce. Te osoby mają większą świadomość polityczną i nawet łatwiej im jest podjąć decyzję przy kolejnych wyborach, czy już sami będą mogli podejmować decyzję tego koledzy. Może też, że rodziny mogą angażować się całe, jeśli chodzi o wybory, mogą o tym rozmawiać, mogą sam angażować się w czyjejś kampanię i angażować się w swoje środowiska, w dzielnice, całe miasto, po prostu w taki sposób, żeby jak najwięcej osób, które się znają, które potrafią rozmawiać o swoich poglądach, mogły je wyrażać i wiedziały, jakie są one cele i na co zagłosować. Więc myślę, że nie mamy żadnych argumentów przeciw temu postulatowi, bo rozumiem, że jest dość mocny, jeśli na ten moment jest. Ma na tą sprawę wnosi wiele dobrego i po prostu angażuje wiele ludzi w różnych przedziałach wiekowych. Chcę się wprowadzić, myślę o tym Jarosław Gowin, że po prostu rodzina pięcioosobowa, tak jakby zamiast dwóch głosów rodziców ma dodatkowe pięć. Czy to o to ci chodzi, czy... Bo ja jestem nie tak przeciw, prawda? Inne poglądy mają dzieci, inne rodzice. Ale ja myślę, że nie miał tego decyzji, myślę, że chodzi po prostu o poruszenie świadomości politycznej. Rodzice głosują tak i myślę, że przy tym powinniśmy zostać, o ile nie wiem, wieku głosowania na to nie jest dobry pomysł. Szkole. Od pewnego wieku rodzice powinni rozmawiać z dziećmi na takie sprawy, bo jednak później one pójdą głosować i jednak lepiej, żeby wiedziały, jak odróżnić jedne poglądy od drugich. Czy jeszcze jakieś pytania, może wątpliwości? Czegoś nie zrozumieliście? Grupa wam chętnie na pewno odpowie na wasze wątpliwości. No to przejdźmy do konkretów. Jeden z nich będzie to, że nikt z nas nie lubi być oszukiwanym. Jeśli ktoś coś obiecuje, to chcemy, żeby dotrzymał tej obietnicy. To jest podstawa. Zacznijmy na pewno więcej zmian w polityce, ponieważ ktoś obiecuje, a coś się wywiązuje, to na pewno będzie coś się zmieniało. Ale już dojdzie do takiego czegoś, to ktoś musi to kontrolować. Można powołać nowy organ, ale według mnie jest to powiększenie biurokracji oraz zwiększenie wydatków państwowych. Trzeba do tego zatrudnić, aby zwiększyć
zakres obowiązków, tak, jednego z organów, na przykład Senatu, który nie ma zbyt dużych obowiązków. Będzie to prowadziło do większej frekwencji, ponieważ ludzie będą widzieli, że ich obietnice polityków, na które głosują, będą pokryte. Jedną z wad może być brak pewności, że coś się zmieni. Duże koszty kampanii oczywiście, bo to jest kampania społeczna, czyli finansowana z publicznych środków. Dobrze wiemy, że korupcja panuje i tak będzie zawsze. Dziękuję bardzo. Jesteśmy tu po szóstą. No i więcej mamy raczej zalet niż wad. Zalety są takie, że osoby znane są rozpoznawane i są autorytetem na wielu sens. Pokazują, że każdy głos ma znaczenie i każdy głos ma równą wartość. Że nieważne kim jesteśmy, nasz głos będzie miał jakieś znaczenie i może coś zmienić. Fani chcą się upodobnić do swoich idoli i pójdą na wybory, chociażby po autograf. Włączenie polityki do życia znanych osób. Raczej rzadko się słyszy o gwiazdach, które idą na wybory całymi rodzinami i chcą to pokazywać. No i wkazanie życia znanych osób jako życia normalnych ludzi. Właśnie o tym, o czym mówiłam. Znani ludzie raczej nie chcą się ujawniać z życiem osobistym, gdyby pokazali, właśnie dali przykład dla nas. No i wady. Przeciw. Promowanie negatywnego wizerunku niektórych celebrytów. No nie każdy lubi to samo, każdy ma inny gust i niektórych może zniechęcać pójście jakiejś osoby na wybory, ale chcemy, żeby była różnorodność żeby różni aktorzy, różne znane postacie dawały przykład i wtedy każdy znajdzie coś dla siebie, że tak powiem. I spoty reklamowe z tymi osobami mogą obciążyć budżet znacząco. Bo wiadomo, może raczej nikt nie zrobi tego za darmo. Dziękuję. To właśnie skutek, prawda, że osoba, której społeczeństwo nienawidzi, nie wiem, przykładowo to może być Justin Bieber, nie? Weźmiemy udział w takiej kampanii, nie? To tak na dobrą sprawę może jeszcze bardziej zniechęcić to społeczeństwo. Właśnie o tym mówiliśmy, żeby nie jeden aktor, nie jedna znana osoba, tylko kilka, żeby kilka osób dawało przykład. Każdy lubi coś innego, każdy ma inny gust. Dlatego chyba to będzie trochę sztuczne i reżyserowane. Możliwe, dlatego mówiłam, że spoty reklamowe też wpisowaliśmy do badań. Dziękujemy wszystkim za opracowane argumenty. Dziękujemy też naszym gościom za włączenie się czynne i prosimy o zabranie głosu. Tadeusza Radkowskiego, posła Parlamentu Europejskiego, jak i również w swoim własnym imieniu, koleżanki, za tego typu inicjatywy. One są ważne, cenne, takie spotkania są ważne. Dzisiaj padło wiele ważnych, ciekawych pomysłów. Każdy głos jest ważny. Frekwencja zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja, jest bardzo ważna. Z tego względu, że Polska obecnie ma 51 posłów do Parlamentu Europejskiego, nasze województwo może mieć 4. Wkład i zaczyny właśnie udział i pomoc w wypracowaniu się argumentów.